Minister Henryk Kowalczyk ostatnio ma kłopoty. Od jesieni ubiegłego roku jego notowania wśród rolników systematycznie spadają. Rolnicy żądali reakcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a najlepiej dymisji samego Henryka Kowalczyka. Szef resortu swoimi ostatnimi wypowiedziami bardzo rozgniewał, niż uspokoił protestujących. Ci, jak właśnie się okazuje, doprowadzili do jego odwołania. Postulat, podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony. Ja w tym momencie podejmuję decyzję, a właściwie już podjąłem decyzję, bo taką decyzję już podjąłem, złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, widząc, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę ze wszystkimi organizacjami rolniczymi, którzy merytorycznie współpracowali w zakresie rozwiązania tego problemu i życzę mojemu następcy, mam nadzieję, że ta zmiana zostanie dokonana w miarę sprawnie i szybko, sukcesów i rozwiązania tego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu premierowi, dziękuję państwu. Problemy na wsi zaczęły poważnie niepokoić kierownictwo PiS, a Kowalczyk zaszkodził sobie niefortunnymi wypowiedziami. We wtorek w rozmowie z Polsatem Kowalczyk przeprosił rolników, że nie zrozumieli intencji jego wypowiedzi i zapewnił, że jest gorącym zwolennikiem ujawnienia, kto na tym problemie zarobił. Według polityków PiS, z którymi rozmawiała Interia, tymi słowami Kowalczyk przypieczętował swoje odejście. Protesty rolników zaczęły być dla PiS bardzo niewygodne i zaczęły budzić wiele negatywnych komentarzy wewnątrz partii. Czarne chmury nad Kowalczykiem zbierały się od dłuższego czasu. Nie da się prowadzić kampanii w regionach, kiedy na każdym targowisku trafi się jakiś rolnik, który jest co najmniej nieprzychylnie nastawiony. Dymisja Henryka Kowalczyka ma doprowadzić do uspokojenia protestów rolników, z których najostrzejszy dotyczy zalewu Polski przez zboże napływające z Ukrainy. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk jeszcze przed Wielkanocą stracił stanowisko szefa resortu rolnictwa. Do dymisji doszło w środę 5 kwietnia 2023 roku. Henryk Kowalczyk ma zachować stanowisko wicepremiera. Były minister odradzał rolnikom sprzedaż plonów zalegających obecnie w spichlerzach z powodu zalania polskiego rynku przez zboża z Ukrainy. Kto mógłby zastąpić ministra Kowalczyka? Czy Henryk Kowalczyk poniesie jakieś konsekwencje za doprowadzenie wielu rolników do bankructwa? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów? To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Henryk Kowalczyk traci stanowisko, więc kierownictwo PiS musiało zdecydować, kto go zastąpi. Jak potwierdziła Interia, nowym szefem resortu rolnictwa zostanie Robert Telus. Robert Telus jest gospodarzem łącznie kilkudziesięciu hektarów ekologicznego gospodarstwa rolnego. Robert Telus posiada 50 hektarów gospodarstwa w Ostrowie koło Opoczna, województwo łódzkie. Na 18 hektarach uprawia kukurydzę, pszenicę, żyto i owies. Resztę areału zajmują łąki, bo poseł prowadzi hodowlę zachowawczą konika polskiego. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa uprawia zboża w systemie ekologicznym, więc nie osiąga takich plonów jak w konwencjonalnych gospodarstwach. Kryzys zbożowy bezpośrednio dotknął również Roberta Telus z PiS, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. Mówi, sam nie sprzedałem zboża, czekałem na wiosnę. Myśleliśmy, że wtedy będzie droższe. Robert Telus ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Był pracownikiem fizycznym i inspektorem nadzoru. W 2002 i 2006 był wybierany do Rady Powiatu Opoczyńskiego. Pełnił także funkcję prezesa przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Opocznie lata 1999-2007 oraz dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Został prezesem oddziału Akcji Katolickiej. Jest żonaty, wraz z żoną założył rodzinę zastępczą. Robert Telus założył też fundację, która miała prowadzić dwa domy dziecka. W 2022 roku, dwa tygodnie po wybuchu wojny w Ukrainie, pojawiły się informacje, że poseł PiS przyjął do swojego domu uchodźców z Ukrainy. Najmłodsze z nich miało wówczas 3 miesiące. Z jego ostatniego oświadczenia majątkowego wynika, że w 2021 roku zdołał odłożyć na koncie 360 tysięcy złotych. W tym samym roku dzięki środkom unijnym jego budżet powiększył się o 140 tysięcy złotych.
Małżonka polityka dzięki dzierżawie zarobiła blisko 95 tysięcy złotych. Z kolei wspólna działalność rolna przyniosła państwu Telusom około 25 tysięcy złotych. Żeby zarabiać, trzeba jednak zainwestować i chociaż szef sejmowej komisji rolnictwa musiał pożyczać kombajn na żniwa, sam ma sporo maszyn rolniczych. Na jego majątek składają się m.in. ciągnik New Holland z turem wyceniany na 170 tysięcy złotych, prasa zwijająca Unia za 53 tysiące złotych, czy rozrzutnik do obornika Metal Fach, którego wartość poseł szacuje na 40 tysięcy złotych. Gospodarstwo rolne Roberta Telusa wraz z maszynami jest warte 750 tysięcy złotych. Robert Telus jest posłem z ramienia PiS nieprzerwanie od 2007 roku. W bieżącej kadencji pełni funkcję szefa Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dodatkowo od 2021 roku jest członkiem Rady Doradców Politycznych premiera Mateusza Morawieckiego. Zmianę na stanowisku ministra rolnictwa Prawo i Sprawiedliwość ma tłumaczyć chęcią nowego otwarcia z rolnikami i wyciszenia ich protestów, ale nie chce też obarczyć Kowalczyka całą odpowiedzialnością za konflikt ze środowiskiem. Dlatego Henryk Kowalczyk w żaden sposób nie zostałby rozliczony z podjętych przez siebie decyzji i ma pozostać w rządzie jako minister bez teki. Nie wiadomo jeszcze, czy obejmie inny resort. Minister nie poradził sobie z kryzysem związanym z ukraińskim zbożem. To miało jechać przez Polskę tranzytem do innych państw, ale pozostaje u nas i tutaj jest sprzedawane. Henryk Kowalczyk był ministrem rolnictwa i wicepremierem od 26 października 2021 roku. Wcześniej pełnił już kilka funkcji ministerialnych, zarówno w rządzie Beaty Szydło, jak i rządach Mateusza Morawieckiego. Był ministrem środowiska w latach 2018-2019 i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów w latach 2015-2018. Do zmiany na stanowisku ministra rolnictwa ma dojść w najbliższy czwartek. Miejmy nadzieję, że nowy minister rolnictwa, jak ustali coś z rolnikami, to się spełni. Według ostatnich narracji ministrów oraz rządu o wszystkim decyduje Komisja Europejska. Oby nowy minister rolnictwa miał charyzmę i moc przebicia, aby wspomóc rolników i przejąć kontrolę nad obecną sytuacją. Przecież sam jest rolnikiem. Nie ma chwilowo ważniejszej kwestii niż rolnictwo w Polsce. To rolnictwo napędza wszystkie gospodarki. Jeżeli nie będzie zadowolonych rolników i silnego rolnictwa, nie będzie silnej i stabilnej sytuacji w Polsce. Zadania ministerstwa są bardzo szerokie. I główną rolą jest wspieranie rolników, promowanie polskich produktów i rozszerzanie rynków. Ministerstwo prowadzi także programy edukacyjne. Miejmy nadzieję, że misją Roberta Telusa jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności i wysokiej jakości usług publicznych. Przed ministrem dużo wyzwań i pracy. Nasz kanał będzie się uważnie przyglądać. Rzeczywiście rok 2023 może być wyjątkowy i już dziś możemy powiedzieć, że z uwagi na wiele czynników przyszłoroczne plony mogą nie być tak stabilne jak obecnie. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście coś o nowym ministrze rolnictwa. Jak myślicie, czy on coś zmieni w sprawie importu zbóż? Czy będzie to kolejna gra polityczna PiSu? Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!